Witajcie, kochani. Chciałabym Wam złożyć życzenia. Życzenia, które gdzieś tam w moim sercu są bardzo głęboko dla Was, oczywiście. Abyście na te święta, moi drodzy, mieli ogromną siłę i wiarę w to, że wszystko, o czym tak naprawdę marzycie, że to może się zrealizować. Jak wiecie, ja nie lubię marzyć. Lubię bardziej sobie stawiać cele. Ale jeżeli Wy marzycie, jeżeli Wy macie gdzieś tam głęboko skryte swoje marzenia i swoje pragnienia, to ja z całego serca Wam życzę, aby wszystko Wam się spełniło. Aby dobro, jakie macie w sobie, do Was przede wszystkim powracało. Żebyście tym dobrem również umieli obdarowywać innych wokół siebie. Pamiętajcie również, że święta Bożego Narodzenia są takim czasem, gdzie warto naprawdę zatrzymać się chociażby na chwilę i pomyśleć o sobie, o swoim życiu, o swoich najbliższych. I to wcale nie oznacza, że nie macie o nich myśleć przez cały rok, bo jak najbardziej trzeba mieć ich w sercu, w pamięci i przede wszystkim mieć tych ludzi w czynach, dawać im dobro, dzielić się sobą, bo czasem, wiecie co, w tym całym zagonionym świecie nie potrzeba wiele. Wystarczy po prostu, że z kimś będziecie, że do kogoś zadzwonicie. Tak jest na przykład ze starszymi osobami. Oni tak niewiele potrzebują. Potrzebują po prostu bliskości, bycia razem, tego, że od czasu do czasu wnuczka, wnuczek zadzwoni, córka zadzwoni do mamy i powie, jak spędziła dzień, jak jej minął dzień. I wiecie co, czasem się też tak zastanawiam nad tym, czy warto w ogóle kupować te prezenty, obdarowywać innych tymi materialnymi przedmiotami, które tak naprawdę niewiele wnoszą w nasze życie. W tym świecie konsumpcjonizmu czasem zatracamy się i powiem Wam, że naprawdę warto dać odrobinkę, cząstkę własnego serca, dobrego słowa, swojego czasu, po to, żeby osoby najbliższe, kochane, osoby, które mamy głęboko w sercu, żeby poczuły, że je kochamy, że są kochane i że chcemy się dzielić z sobą. Moi drodzy, na te święta życzę Wam również, abyście czerpali jak najwięcej z tego, co niesie nam przesłanie Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, że każdy dzień, w jaki rozpoczynacie, w jaki wchodzicie z energią, z miłością, z nastawieniem, to emanuje. I pamiętajcie, że zawsze będzie potęgowało wśród innych ludzi. Życzę Wam, aby każdy kolejny dzień stawał naprzeciwko Wam, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, abyście uczyli siebie i innych, że warto sięgać po więcej, że warto kochać, że warto czerpać z miłości bliźniego, z najbliższych osób. I to może być koleżanka, przyjaciółka, przyjaciel, rodzina, brat, siostra. I pamiętajcie, że tak samo ważne jest dawanie, ale jeszcze bardziej też, myślę, branie. Dlatego, że fajnie jest obdarowywać innych, ale też musicie, gdyby nauczyć się przyjmować od innych. Ale mówię o przyjmowaniu ponownie niematerialnych rzeczy, ale tych właśnie bardzo takich bliskich, takich, których nie możecie zobaczyć. Ale myślę, że jeżeli w bliskości
i w miłości z drugą osobą, będziecie czerpali przyjemność, będziecie uczyli się siebie nawzajem, to myślę, że wasze serca będą już na pewno wypełnione szczęściem. I to pozwoli wam nabierać siły na kolejne dni, na pokonywanie wszelkich trudności życiowych, zakrętów życiowych, na których na pewno jeszcze nie raz każdy z nas się pojawi. Chciałabym, żebyście mieli tę świadomość, że ja jestem wam ogromnie wdzięczna za to, że jesteście, za to, że zawsze potraficie mnie wesprzeć. Zawsze dostrzegacie tak naprawdę to, ile pracy wkładam w każdy film, to, ile tak naprawdę dobroci również od was otrzymuję. Powiem wam szczerze, że bardzo cieszę się, że macie na tyle odwagę, że po prostu piszecie do mnie maile, opowiadacie o swoim życiu, dzielicie się sobą, swoim życiem, swoją cząstką prywatności, z którą chcecie się podzielić właśnie ze mną. I za to jestem wam ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam tutaj wszystkim na tym kanale dużo przyjemności, dużo radości, dużo takiej wzajemnej, pozytywnej nauki, która pomoże nam w naszym codziennym życiu. Pamiętajcie, że ja z was czerpię naprawdę bardzo dużo. Cieszę się ogromnie, że mogę wam pokazywać cząstkę mojego życia, że mogę dzielić się z wami nie tylko tymi dobrymi rzeczami, ale również i tymi złymi, które dzieją się w moim życiu. Ale wiem, że tam po drugiej stronie jesteście wy, którzy mnie wesprzecie, zrozumiecie i przede wszystkim będziecie trwali. W dzisiejszym świecie trudno tak naprawdę o ludzi dobrych, którzy chcą trwać i stać przy ludziach, którym troszkę jest gorzej. Mam nadzieję, że wy w życiu nie będziecie musieli dokonywać takich wyborów, że zawsze przy was będzie ktoś trwał, że zawsze będziecie mieli osobę, którą chwycicie za rękę albo ona chwyci was i będzie wam łatwiej wtedy przejść przez każdą burzę i każdy zakręt waszego życia. Mam również nadzieję, że w tej całej gonitwie, w tym całym zabieganiu również znajdziecie chwilę dla siebie, żebyście mogli usiąść, zatrzymać się i pomyśleć o tym wszystkim, co przeżyliście, czego doświadczyliście i przede wszystkim, żebyście uświadomili sobie, ile macie dobrych i życzliwych wam ludzi wokół siebie. Życzę wam ogromnych możliwości, jakie w sobie macie, a których pewnie jeszcze nie jedna z was nie odkryła, nie odkrył. Pamiętajcie, że dawanie jest przyjemnością, jest przywilejem i przede wszystkim chciałabym, żebyście w te święta, w momencie, kiedy zastanowicie się nad własnym życiem, żebyście tak naprawdę umieli spojrzeć na to swoje życie bardzo przyjaznym okiem. Ja wiem, że nie zawsze jest łatwo. Ja wiem, że nie zawsze to nasze życie jest takie, jakbyśmy sobie życzyli, jakie byśmy sobie mogli wymarzyć. Ale pamiętajcie, że w tym wszystkim, co nas spotyka w życiu, jest jakiś cel. I powiem wam więcej. Celem samym w sobie jest druga osoba. Druga osoba, która jest blisko was, czasem może przez was niezauważana, czasem przez was może niedoceniana. Tak więc, jeżeli mogę was o coś prosić, to proszę was,
abyście potrafili z tą osobą, którą macie blisko, potrafili chwycić za rękę, przytulić, pocałować i powiedzieć: dziękuję, że jesteś. I dziś ja również wam mówię to samo. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Tobie dziękuję, że jesteś. Moi drodzy, życzę wam również na te święta dużo optymizmu. Pamiętajcie, żebyście się nie przejadali, żebyście dbali o siebie, żebyście byli piękni wewnętrznie, żebyście naprawdę góry przenosili swoją dobrocią, miłością i przede wszystkim pamiętajcie, że ja jestem. Więc jeżeli macie ochotę, piszcie, jeżeli macie ochotę, komentujcie i przede wszystkim pamiętajcie, że święta są po to, żeby się radować. I spędźcie je w najbliższym gronie, spędźcie z ukochanymi ludźmi, których naprawdę warto wpuszczać do swojego życia. I po raz kolejny powtórzę, cieszcie się bliskością, obecnością i przede wszystkim dobrem innych ludzi. Dziękuję wam pięknie za ten cały rok, dziękuję wam pięknie za każdy komentarz. Dziękuję wam oczywiście za każdą subskrypcję i oczywiście proszę was, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to. Będzie to najlepszy prezent, który mogę od ciebie otrzymać na te święta. Moi drodzy, dziękuję wam pięknie. Pozdrawiam was bardzo ciepło i oczywiście do następnego. Ciao!